Źródeł mi wiadomo, że motocykle tej marki, Shinray konkretnie, nie wiem czy pod nazwą Shinray, ale powinny się pojawić na polskiej ziemi, że się tak wyrażę, i właśnie te z koszami bocznymi. Jestem bardzo tego ciekaw, czy do tego dojdzie, bo maszyna ta wygląda absolutnie rewelacyjnie. No, czegoś takiego to tutaj u nas nie ma. Shinray, jeśli nie wiecie, to jest marka, która występowała na przykład w Romecie pod nazwą Romet ADV 400, Romet Classic 400 czy CR 400 i mają pod swoimi skrzydłami tą oto markę, czyli no właśnie SWM, model Stormbreaker. Z czym się Wam kojarzy na pierwszy rzut oka? Dodam, silnik to 1200 pojemności, widlasta dwójka i mimo napisu tutaj eleganckiego, że jest to SWM, wyobraźcie sobie, o zresztą znawcy marki już po tym też powinni się poznać. Tak, w jakiś tam sposób współpracują z Harleyem. Nie wiem jeszcze jaki, nie doszukałem się takich informacji, ale ewidentnie trzeba będzie się tematowi przyjrzeć, bo wygląda to bardzo dobrze. Manetki jak z Keiwaya Superlighta, albo właśnie jak z Harleya. Bardziej jak z Harleya. Podoba mi się. I co najistotniejsze i najważniejsze, ten model w tej kolorystyce, dokładnie tej kolorystyce, wiem gdzie stoi, w Warszawie. I wiem, że też będzie okazja się nim przejechać, gdyż ponieważ jest już zarejestrowany i czeka. Także pierwsze promieniutki słońca na pewno dorwę się do tej oto maszyny. Tutaj SWM pojechał takim klimatem troszkę a la KTM-owym. Taka starsza wersja Duke'a, można by było powiedzieć. Od jakiegoś czasu lubuję się w klasycznych motocyklach. A ten jest mi jakże bliski. SWM 450, a w moim garażu stoi jego odpowiednik w pojemności 400, czyli Romet CR, bo to ta sama fabryka. Dużo się tu nie zmieniło, jest bardzo podobnie dalej. Świece ciężko będzie wyjąć bez specjalistycznego klucza dedykowanego do tej maszyny. Koła, hamulce, układy, nic tutaj się nie zmieniło, jest bardzo podobnie. Natomiast poprawili ewidentnie troszkę wizualną część tego sprzętu i jest po prostu ładnie, rzuca się w oczy z tego wszystkiego, co tutaj stoi. Chociaż ten robi na mnie jeszcze lepsze wrażenie i tutaj ta stylizacja, no SWM, Włosi i ewidentnie czerpią od nich Chińczycy pełnymi garściami. Całkiem fajna maszyna. Linia modelowa Corsaro, bo chyba tak można to nazwać. I mamy tutaj poza sportem Grand Tourera i Nakeda. I co tutaj tak na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć? Powiem Wam tak. Trochę taka MV Agusta, jeśli chodzi o poziom detali, które tutaj występują. Bardzo ładne lampy. Malutkie wydechy, spuszczone na obie strony. Silniczek widlasta dwójeczka. Manetki zwiastują nam całkiem sporo systemów kontrolujących jazdę. Hamulce Brembo, klasyka. Fajnie zaokrąglona chłodnica. Ciekawie to wygląda. Tego się nie spodziewałem. No zobaczcie, na detale lampy. Corsaro Sporty. Co jest dla mnie najbardziej istotne, takiej stylizacji nie widziałem w żadnym innym motocyklu. W sensie, jeśli oglądacie mnie trochę, to kumacie o co mi chodzi. Jak mówię, że coś jest podobne do czegoś, coś zostało skopiowane z czegoś standardowe. A tutaj marka wydawałoby się podobna do Benelli. Tylko z włoską nazwą? No niekoniecznie. Tutaj się dzieje zdecydowanie więcej i widać to w każdym calu tych motocykli. Chociaż w tym modelu powiem Wam tak. Mam delikatne flashbacki, jeśli chodzi o stanowisko Hondy i CMX-a 1100. No jest szalenie podobny. I to akurat mi się nie podoba w tym wszystkim.
Natomiast tutaj właśnie jest przykład tego, mamy stary silnik 700 cm sześcienny, odświeżone Kawasaki. Motomorini się chwali, że jest to oczywiście pozmieniane, ale raczej nie. No, ładna jest ta maszyna, ale w kondzie mamy oryginał. I ta, o ile jest ciekawy, to niestety kopia, idziemy dalej. 1200 Xscape. Motocykl, na który się bardzo czekałem. Ale ciężko stwierdzić, jak póki co, kiedy on w końcu będzie dostępny. Kawał maszyny, fajna fałeczka. Fajnie wystylizowane, te kocie oczy takie zadarte ku górze. 245 kg wagi, tutaj 105 N, 92 kW, czyli sporo ponad 100 koni mocy. Dobra, całkiem widzę przeprojektowany system. Ładna grafika, to trzeba przyznać, ale Motomorini Xscape 350 też tak miał. Ciekawe tutaj wszystko to jest zabudowane, jak są schowane lagi chociażby. Jeszcze takiego nie widziałem, aż takiego poziomu zabudowania tutaj. Tutaj bardzo ładny ten mostek, ogarnięty, odchylany. To też ciekawe, jeśli chodzi pod względem sposobu montażu. Masa guziczków. Honda od tego odchodzi, a ci wchodzą. Także jeszcze muszą się troszkę nauczyć. Żadne manety. Ładnie, no, trzeba przyznać, no, dbają o detale. Kanapa, malutka tylna lampa, SC Project, no przecież jakże mogłoby być inaczej. I widlasta dwójeczka. A jak się na tym siedzi, zobaczmy sobie. Strasznie nisko, jeśli mam być szczery. Mocno ugięta noga, dość nisko się na nim siedzi, zdecydowanie niżej niż na przykład na MBP, który, powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o chińskie motocykle, no będzie z nim konkurował. Ciekaw jestem, czy cenowo również. Zobaczymy za jakiś czas. To nie mała ciekawostka. Harley Davidson X440. Rzecz, o której słyszałem, ale nie widziałem. Maleńkie Harleye. I tutaj jeszcze w customowych zabudowach. No ten scramblerowy wygląda całkiem konkretnie. Jeśli miałbym mieć Harley'a aktualnie w swoim garażu, to ja poproszę takiego. Wiem, że cruisery Was interesują ostatnimi czasy, tym bardziej, że dużo się dzieje w tym temacie. To tutaj mamy Bobera 400 z tym eleganckim lwiątkiem. To lwiątko mówi nam, że jest to Benelli Leoncino, tutaj w wersji Bober. Bardzo ładny, a raczej ciekawy wizualnie motocykl, jak na serię Leoncino przystało. Powiem Wam, dopiero przy montażu zauważyłem jednak pewne podobieństwa. Powiedziałbym, że zaczynając już na ramię, patrząc na ułożenie elementów nadwozia czy wyposażenia dodatkowego, no oczywiście sam silnik, jego kartery czy napęd paskiem, sugeruje mi to pewien zbieg okoliczności. Mianowicie Benelli jest spokrewniony z Keywayem, a ten bierze jeden ze swoich modeli prosto z innej znanej nam już dobrze marki. A zresztą sami zobaczcie. Znajomy sprzęt, ale troszkę innej kolorystyce. Troszkę nie na tym stanowisku co zwykle. Ale tak, jest to Benda, ale od Keywaya. A wersja kolorystyczna czarna. Mogę Wam od razu powiedzieć, ten motocykl nie pojawi się nigdy na polskim rynku, ponieważ wyłączność na ten model ma Benda Polska, czyli Romet Group, więc tutaj Keyway nie wprowadzi tej wersji kolorystycznej do siebie, bo to tak naprawdę różni się w zasadzie tylko i wyłącznie kolorami. Tutaj mamy wszystko na czarno. Tak, jest to dokładnie ten sam sprzęt, nawet im się nie chciało lampy zmienić z napisem Benda. A tutaj bardziej nowocześnie. Taki nowoczesny Naked z monowahaczem, ale to jest taki ładny detal, co nie? No i proszę, w jakiej pojemności? Tu konkretnie zdaje się znowu 350 na dwugarach. O, przepraszam, na dwugarach i jeszcze w fałce. Także kurczę, ciekawy ulep N302V. Przepraszam, co tu się dzieje, co to za zamieszanie, co tu dają? Nie za dużo tych kamer tutaj, kurczę. Nie możecie jakoś tak z tego, to nie wiadomo, jaki wysoki... Dobra, niech ci będzie. Podnieś się, nie ułatwiaj mu. Powiem Wam, nie brakuje tutaj też klasyków. Klasyków, jaki doceniam bardzo mocno w marce Royal Enfield. A tutaj proszę, propozycja bardzo ładnego, no ewidentnie klasycznego motocykla od Morbidelli.
NR325, liczy 350 silniczek, dwucylindrowy, jakie ma śmieszne wydechy cieniutkie. Chłodzony cieczą oczywiście, czterotoczkowy radialny zacisk z przodu, ale tak bardzo ładnie zaprojektowany, widać, że tam jakiś sznyt włoski chcą tutaj zaprezentować w tych pojazdach. Fajna jakość wykonania, tak na pierwszy rzut oka. Śmiesznie wychodzące na zewnątrz wydechy, tak na boki. A tutaj Morbidelli chwali się tym, co było kiedyś i pokazuje koncept tego, co może być teraz. Marka jest to oczywiście 100% chińska. Morbidelli jest to nazwa wykupiona od Włochów przez właśnie Kiwaya. Ale widzicie, bardzo mocno chcą nawiązywać do tych swoich korzeni albo wykorzystywać to, że kupili markę z tradycjami i pokazują tutaj w tym konkretnym przypadku, i to wygląda nawet, że jeżdżony torowo, F125. Ciekawie wygląda jako koncept, bez żadnych norm, co widać po tym kominie chociażby. Temat z pozoru nieciekawy, ale jakże istotny dla nas motocyklistów, kamizelka z airbagiem zakładana pod kurtkę, co mamy tutaj bardzo ładnie zobrazowane na tym bardzo fajnym stanowisku. A jak to wygląda po wybuchnięciu, że się tak wyrażę, i jak wygląda pod kurtką. Spoko, trzeba się przyjrzeć temu rozwiązaniu, bo no, szalenie istotne, ale żeby nie było tylko tak, są jeszcze takie adaptery, tutaj w tym przypadku do X-Maxa, poduszka powietrzna. Gdzieś to jest montowane na kierownicy, czyli troszkę jak w samochodach. Swoją drogą, ciekawe jestem, kiedy będzie to, jakby wiecie, wyposażeniem standardowym motocykli. Najpierw się pojawi właśnie takie dedykowane rozwiązanie, jak tutaj do X-Maxa, razem ze sterownikiem, i zaraz będzie dostępne w szerszej gamie pojazdów, albo wręcz będzie standardem. Czekam na te czasy, bo każdy sposób podniesienia bezpieczeństwa jazdy na motocyklu jest fajny i godzien pokazywania, promowania. Także temu będę się przyglądał. Jest i on! Bendziula 250. Teraz kto się zapatrzył na kogo? Royal Enfield na Benda czy Benda na Royala? Ale trzeba przyznać, no mają rozmach z kubańce. Szynka, która troszkę wygląda jak Napoleoni, ale... I nie wiem tylko do końca, o co chodzi z nazwą, bo zauważ tutaj. Napoleon Bob. Aha, jest Napoleon Bob, tutaj, a to się nazywa szynszyla. A tutaj co? Tu, jak, gdzie szynszyla? Nie, to jest Napoleon. To ma być Napoleon. Tak, tak, tak. BD250, czyli nazwa kodowa, jest taka sama. Te imitacje popychaczy, śmieszna sprawa, ale zawieszenie z przodu, no robi wrażenie. O ile Napoleon 500 już mógł się podobać, no to przyznam szczerze, ta 250 sztosik. Będę jak zwykle z ciekawymi stylizacjami, dla niektórych kontrowersyjnymi. Zobaczcie na ten zbiornik paliwa, furydy taką strukturą plastikową w Raptorze. Ciekawe, nie wiem co to jest tak naprawdę, 300. Czy to ma być odświeżona szyszka? Nie wiem, ale ma kilka takich fajnych dodatkowych stylistycznych akcentów bajerów. Z lampą jak w Dark Flagu. Spoko. A, sorry. Benda Rock. Nie wiem, czy to wymaga komentarza jakiegoś specjalnego. Jedyne, co mogę powiedzieć, jeździłbym. Kolejne polskie akcenty na Eikmie. Mamy Rebel Horna z ciuszkami. Tuż obok Shimy. Miło widzieć nasze brandy na tej klasie imprezy, więc pokazuję je i ja. Na nieszczęście moje nie mają odpowiednich rozmiarów dla dwumetrowców, także cóż, może nie skorzystam z oferty, ale przynajmniej pokażę, że i oni się tutaj pokazują. Pewną ciekawostkę zauważyłem. Poznajecie ten sprzęt? Poznajecie, oczywiście Benda. Tutaj Yamaszka, która używa do swojego napędu paska napędowego, jak wiadomo, a ten dostarcza firma Daico i dość oficjalnie się tym chwalą. Także w kwestii takiej dość znanej
Często zadajecie pytania, a co z częściami, kto się tym zajmuje? No proszę bardzo, będę oficjalnie reklamowana przez Dajko jako dostawcę chociażby pasków napędowych. Także czy one będą wytrzymywały przebiegi jakieś większe? Ależ oczywiście, że tak. Ale skutery nie były jakieś specjalnie porywające, to się robi ciekawiej tutaj. A tu macie 600 z silnikiem tym, który siedzi w SRT 600SX, czyli wykorbienie 270 stopni. Więc jeśli go jeszcze troszkę przestroili, by był bardziej sportowy, to będzie ciekawie. A tutaj mamy przykład idealny współpracy MV Agusty, a raczej po co QJ sobie zakupił MV Agustę, wykupił udziały w tej firmie. I najlepszy tego przykład, 120 kW mocy przy 13 600 obrotach na minutę, czterocylindrówka rzędowa i no cóż, wygląda dobrze. Tak. Po włosku dobrze, te charakterystyczne dla Biagusty wydechy tutaj zostały zastosowane. Ciekawy wahacz pojedynczy. No widać, że czerpią z tej firmy garściami. Tutaj kolejna 400. Z tyłu mamy zwykły silniczek Ewolucja 350, która była dostępna chociażby w Benelli, doskonale znana. To tutaj mamy rzędową czwóreczkę, czyli tego wariata lekkiego, małego sporta z czterotoczkowy zaciski radialne. Ile to waży, ile to ma mocy? 57 kW, 39 Nm, 427 cm pojemności i 176 kg masy. No. Ciekawe, jak będą chodziły te rzędowe czwóreczki chińskie. Przekonamy się pewnie w nadchodzącym roku. Choć nie powiem, no tutaj ten robi nam największe wrażenie póki co. Z takich rodzimych akcentów to nasz Romet importuje, jak część z Was pewnie już wie, motocykle UM Motorcycles. Firma, w dużym uproszczeniu mówiąc, jest ze Stanów, ale produkuje w Zhongshanie, czyli w jednej z większych fabryk w Chinach. Takiej fabryce, która sobie ostatnimi czasy dokupiła jeszcze do swojego portfolio Longina, czyli tego odwodza. No ale to wracając, jedna z propozycji UEMA będzie w następnym skuterowym odcinku pokazana, a w tym macie Renegade Commando Elixa, czyli taką mini wersję Harley'a Road Glide'a. Chyba już finalną wersję, mam nadzieję, z ciekawym ekranem, fajny zbudowanym systemem, przynajmniej na to, na ile byłem w stanie tutaj się temu przyjrzeć. Klasycznie dostępne w 125 i 300, natomiast to tutaj Riverdale, ciekawy naked z silnikiem na dwugarach, takim samym jak w Junaku RX401. Marka może nie jest szczególnie porywająca, ale ja ich cenię za pewną konsekwencję budowy dość unikalnych pojazdów, mimo że robią to u jednego z gigantów z Chin. Także spoko, idziemy dalej. A propos gigantów z Chin, Zontes to definitywnie jedna z ciekawszych marek chińskich. Od początku swojego istnienia zaskakująca zarówno wyglądem, jak i nowinkami technicznymi i technologicznymi swoich pojazdów. Trzyma poziom jakościowy, ale zachowując przy tym odpowiedni poziom cenowy. Nową ADV-kę już pokazywałem w poprzednim odcinku, skuter ADV pokażę w następnym. Teraz zerknijcie na pozostałe modele na nowej platformie silnikowej. 100 koni, cena poniżej 40 tysięcy złotych i dostępność prawdopodobnie od marca. 703T, czyli sportowy turystyk, taki Grand Tourer, bardzo mocno podchodzący mi w tony Tracera 9. Naked to wizualnie po prostu pasujący stylistycznie do reszty gamy, tyle że taki w opór dokokszony model na przykład 125R. Pewną rewelacją jest pierwszy sport od marki. Co istotne, jest szansa, że się zmieszczę na niego i jest po prostu dość przyjaźnie dla rosłych ludzi zrobiony. No i oczywiście w pełni wyposażony w fajne bajeranckie oświetlenie w nietypowych miejscach i ten ogromny tabletowy wyświetlacz, który w sporcie nie wiem czy jest jakoś specjalnie potrzebny, no ale uznajmy, że tak. O ile ten model SRV125 jest Wam doskonale znany, to SRV12. Tak brzmi jego nazwa, trochę dziwnie. Co jest ciekawe, to jest 125. Napędzona łańcuchem, silniczek w układzie V. Porównywalny absolutnie gabarytami do SRV-a 125. Natomiast wyposażony już ładny wysiedlacz. Tutaj takie przejście trochę jak w Bendzie, w sumie identyczne jak w Bendzie, jeśli mam być szczery.
ten tylny, tutaj te tylne uchwyty, to wszystko tak bardzo podobnie wygląda, ale silnik ewidentnie się odróżnia od tego bendowego. Czterotoczkowy zacisk z przodu, domyślam się, że ABS też już tutaj występuje, jak to zresztą we wszystkich QJ-ach. Tutaj mamy 400 V-kę i 600 również w V-ce, z tym, że tutaj jest V4. O cholera, znalazłem sprzęt dla Aliena. Patrzcie na to. Ja nie mogę się tak nisko schylić, żeby to nagrać. Toż to mi sięga nawet nie do kolana. Ale sztos i w prądzie. Ale tu musi rwać glebę. Na tą chwilę to już wszystko, a jeśli masz jeszcze chwilę, to zapraszam Cię do obejrzenia poprzednich relacji z EICMA 2024 i już w tym momencie zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.